Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria Pocztówki z Italii. Odcinek pierwszy. Mąż i ojciec. Miejsce Civita Vecchia. 51 tysięcy mieszkańców. Port morski nad Morzem Tyreńskim. Region Latium. 82 km od Rzymu. Ważne miejsca: Fort Michelangelo, Katedra Świętego Franciszka z Asyżu, Terme Taurine. Osoby: Tullio Brigida, zawód pracownik budowlany, wiek 37 lat. Stefania Adami, zawód gospodyni domowa, wiek 27 lat. Laura, 13 lat. Armandino, 8 lat. Lucia, 2,5 roku. Czas: grudzień 1993 roku. Status sprawy: rozwiązana. Dzień dobry wszystkim. Buongiorno a tutti. Zapraszam Was dzisiaj, jak już pewnie zdążyliście się przekonać, na nową serię podcastów o włoskich sprawach kryminalnych, która tytułem nawiązuje do e-booka, o którym Wam wspomniałam w poprzednim odcinku jeszcze z serii Region po regionie. Jeśli ktoś tego ostatniego odcinka nie wysłuchał, to powiem jeszcze raz, że jestem w trakcie pisania opowiadań kryminalnych, inspirowanych oczywiście włoskimi, prawdziwymi sprawami i już wkrótce zamierzam się z Wami podzielić próbkami tej twórczości, a później mam nadzieję już gotową książką. Ale zanim to nastąpi, mam dla Was kolejną sprawę kryminalną. Tullio Brigida przychodzi na świat w 1956 roku w mieście Civita Vecchia, położonym w regionie Latium. Po osiągnięciu dorosłości i ma się różnych dorywczych prac, głównie w branży budowlanej, ale niestety nigdzie nie zagrzewa miejsca na zbyt długo. W 1983 roku, a więc kiedy ma 27 lat, poznaje pewną dziewczynę, licealistkę, która nazywa się Stefania Adami, a więc jest to dziewczyna sporo od Tullia młodsza. Różnica wieku w tym przypadku nie jest jednak przeszkodą i para zaczyna się spotykać. Niestety Tullio coraz częściej i coraz gwałtowniej stosuje wobec swojej partnerki przemoc. Awantury są na porządku dziennym, a zawsze towarzyszą im również rękoczyny ze strony mężczyzny. Aż pewnego dnia dzieje się coś naprawdę strasznego. Tullio podczas jednej z takich standardowych awantur w ataku szału chwyta za nóż i zadaje swojej dziewczynie 13 ciosów tym właśnie nożem. Co dodatkowo szokujące, Stefania ma wkrótce urodzić ich pierwszą córkę, jest w ciąży. Po tej sytuacji chyba tylko cudem dziewczynie udaje się jakoś wyjść z tego cało. Zarówno ona, jak i jeszcze jej nienarodzone dziecko, córeczka, dochodzą do siebie w szpitalu. Oczywiście córeczka cały czas jeszcze w brzuchu. Podczas gdy partner Stefanii i przyszły ojciec jej dziecka trafia oczywiście za kratki na 4 lata i 10 miesięcy pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Jeśli jesteście w tym momencie pewni, że jest to koniec relacji Tullia ze Stefanią, to chciałabym, żebyście się nie mylili, no ale niestety się mylicie. Ponieważ za krat Tullio cały czas zabiega o kontakt ze swoją partnerką, na której życie jakby nie było, jeszcze niedawno się targnął i na życie swojego dziecka, a nawet w końcu prosi ją o rękę. No i wyobraźcie sobie, że Stefania na to wszystko się zgadza. Wybacza mu, przyjmuje te oświadczyny i bardzo szybko para zawiera związek małżeński. Dzieje się to jeszcze w trakcie odsiadywania wyroku Tullia, czyli za kratkami. Ten wyrok on odsiaduje, no bo jak już powiedziałam, nie jest długi, raptem niecałe 5 lat,
i po jego wyjściu na wolność Stefania i Tullio mogą znowu zamieszkać razem i wreszcie stworzyć rodzinę, tym razem już ze swoim pierwszym dzieckiem. Rodzice Stefanii, co oczywiście w pełni zrozumiałe, są kompletnie przeciwni temu związkowi. Nie chcą takiego zięcia, wiedzą, co on ich córce zrobił tak naprawdę, że mało brakowało, a Stefanii nie byłoby na tym świecie. Ale oczywiście córka nie słucha, tłumaczy rodzicom, że bardzo chce dać pełną rodzinę swojemu dziecku, ale też chce uratować Tullia, ponieważ bardzo go kocha i wierzy, że jest w nim dobro, tylko trzeba je wydobyć na zewnątrz. Wierzy głęboko, że mężczyzna pod wpływem tej szansy, jaką od niej dostał, oraz nowej sytuacji, w której ma teraz na wychowaniu dziecko, zmieni swoje życie i swoje nastawienie, przestanie być taki gwałtowny i agresywny. Tak mijają lata. Stefanii i jej mężowi ogółem rodzi się troje dzieci. Najstarsza to Laura, później przychodzi na świat jeszcze chłopiec Armandino oraz kolejna dziewczynka Luciana. Niestety, pomimo wyroku i tego, co zrobił swojej partnerce, Tullio nie potrafi dobrze wykorzystać tej drugiej szansy, jaką od niej dostał. Znowu awantury, kłótnie, rękoczyny cały czas są na porządku dziennym. Do tego jeszcze dochodzi uzależnienie Tullia od kokainy. Wreszcie w 1993 roku kobieta ma już tego serdecznie dość. Zabiera dzieci i wraca do domu swoich rodziców. Małżeństwo wisi więc na włosku, ponieważ tym razem, mimo rozlicznych próśb, błagań i zaklinań męża, Stefania nie zamierza zmieniać zdania. Ona już nie wyobraża sobie dalszej przyszłości swojej i swoich dzieci z tak bardzo nieprzewidywalnym i agresywnym mężczyzną. Już nie wspominając o tym, że Tullio też do odpowiedzialnych nie należy, a więc też bytu swojej rodzinie nie jest w stanie zapewnić, ponieważ ma prace tylko dorywcze, często go z tych prac wyrzucają, często wydaje pieniądze nie na to, co trzeba, no i jest uzależniony od środków odurzających. Nadchodzi tak grudzień 1993 roku, a konkretnie już zbliża się Boże Narodzenie. Tullio mówi swojej żonie, że wynajął dom w miejscowości Santa Marinella, położonej blisko Civita Vecchia. Ten dom też ma dosyć takie dobre położenie, ponieważ znajduje się blisko stacji kolejowej. No i właśnie Tullio bardzo, bardzo chciałby zabrać tam swoje dzieci, żeby móc spędzić z nimi te właśnie święta zbliżające się. Przekonuje Stefanię, mówi, że nawet kupił sztuczną choinkę, małe takie drzewko, ponieważ chce wspólnie z dziećmi je przystroić, po to, żeby zrobić im przyjemność, żeby była fajna zabawa, żeby miło razem spędzić czas. Stefania jednak nie chce o tym nawet słyszeć. Na tym etapie, po tylu latach, ona zna swojego męża już jak zły szeląg i w tym momencie nie ma do niego ani grama zaufania. Wie już, jaki potrafi być wybuchowy, jak potrafi wybuchać agresją, jak wręcz w mgnieniu oka jest w stanie zamienić się w dziką bestię. Mimo wszystko Tullio błaga, zaklina, obiecuje gruszki na wierzbie, ale żona jest cały czas nieugięta. Ona pozwala na kontakty z dziećmi, odpowiada mu, że owszem, Tullio może spotkać się ze swoimi dziećmi, ale na neutralnym gruncie, czyli w domu ich dziadków, a teściów Tullia. Stefania chce po prostu mieć przebieg całego tego spotkania pod kontrolą. No i co tu dużo mówić, nie ufa swojemu mężowi na tyle, żeby powierzyć mu trójkę dzieci. Mężczyzna jednak wcale nie daje za wygraną. Najpierw, tak jak powiedziałam, są to głównie prośby i błagania. I tutaj Tullio raczej stara się być miły, używa takich właśnie miłych słów, nie jest tutaj w tym momencie jakoś szczególnie agresywny, no ale długo tak nie wytrzymuje i napotykając ciągle opór żony, w końcu przechodzi do gruźb. No i niestety
Na koniec dnia, jak zawsze, Stefania ustępuje i pozwala na to spotkanie. Pozwala na to, żeby Tullio zabrał dzieci na święta, no ale też otuchy trochę dodaje jej myśl, że przecież najstarsza córka Laura ma już 13 lat, więc na pewno zajmie się resztą rodzeństwa, czyli 8-letnim Armandinem i niespełna 3-letnią Lucianą. Nie mam pojęcia, czy do tej pory Tullio stosował jakieś rękoczyny, czy jakąkolwiek przemoc w stosunku do swoich dzieci, czy tylko w stosunku do żony, bo tego w źródłach niestety nigdzie nie było, a myślę, że byłaby to dość istotna informacja. W każdym razie ustalenia są takie, że Tullio ma zjawić się po swoje dzieci rankiem 18 grudnia. Synek Armandino nie jest tym faktem zachwycony, delikatnie mówiąc, płacze, prosi swoją mamę, żeby jednak pozwoliła mu zostać w domu, bo on nie chce jechać z tatą. Ale Stefania pociesza synka, tłumaczy mu, że to przecież tylko na kilka dni, że na pewno będzie fajnie, że będą się dobrze bawić. Poza tym będzie z nim najstarsza siostra Laura, więc na pewno wszystko będzie w jak najlepszym porządku, będzie z nią się czuł dobrze i bezpiecznie. Małżeństwo ustala, że Tullio odprowadzi dzieci do żony tuż po Sylwestrze. Matka przez cały ten czas ma pozostawać z nimi w kontakcie telefonicznym. No i tak się dzieje. Tullio dzieci zabiera, wyjeżdża, a kobieta zostaje w domu swoich rodziców. I faktycznie codziennie są telefony. No niestety, oprócz tego, że Stefania rozmawia z dziećmi, to większość tych rozmów i tak kończy się wyzwiskami i groźbami ze strony jej męża. W jednej z takich rozmów Tullio mówi nawet jej takie okrutne słowa, że jeśli Stefania nie zgodzi się do niego wrócić i nadal wspólnie tworzyć z nim rodziny, tak jak do tej pory, to nie zobaczy już więcej dzieci. Tak mijają święta, tak mija Sylwester, zaczyna się nowy rok, a Tullio nie odwozi dzieci do żony. Stefania rozmawia z nimi jeszcze przez telefon 2 stycznia i wtedy cała już w nerwach wypytuje męża, kiedy zamierza jej przyprowadzić córki i syna. W końcu takie były ustalenia, ona się wykazała dobrą wolą, nie musiała się na to wszystko zgadzać, mogła obstawać przy swoim, że spotkanie owszem, ale tylko w domu teściów, czyli jej rodziców, a jednak zgodziła się, więc liczy na to, że Tullio również wywiąże się ze swojej części umowy. Mąż jednak nie daje jej żadnej konkretnej odpowiedzi, coś tylko mruczy sobie pod nosem enigmatycznie i tak naprawdę Stefania nie wie, na czym stoi. Jej niepokój jest tym większy, że dwoje starszych dzieci wymaga leczenia. Laura cierpi na epilepsję, a Armando musi poddawać się inhalacjom w celu leczenia astmy oskrzelowej. No więc to nie są przelewki. Nie wiem, czy dzieci nie miały ze sobą tych swoich leków, czy na przykład leki już były na wykończeniu, czy czekała ich jakaś wizyta lekarska. W każdym razie jest podkreślone to, że Stefania bała się po prostu o to, że ich stan zdrowia się pogorszy. 4 stycznia, już 94 roku, kiedy dzieci nadal są u ojca, wbrew temu, co zostało między małżonkami ustalone, Stefania już postanawia przejść do działania i podejmuje konkretne kroki, to znaczy zwraca się do sędziego dla nieletnich, u którego zgłasza zaginięcie swoich dzieci i opowiada mu, że no, przetrzymuje je bez już w tym momencie jej zgody ojciec tych dzieci. A tymczasem Tullio snuje jakieś dziwne historie do rodziny i znajomych. No bo oczywiście jest też wypytywany przez, czy to tam członków rodziny, czy jakieś bliskie osoby, co to się u nich dzieje, dlaczego taka sytuacja, dlaczego tych dzieci nie oddaje. No i on wtedy takie banialuki opowiada, że oddał dzieci jakiejś australijskiej parze, żeby się nimi zaopiekowała, ponieważ to są zamożni ludzie, a on chce swoim dzieciom zapewnić dużo, dużo lepsze życie niż miałyby z nim i ze Stefanią. Bliscy mężczyzny nie chcą za bardzo w to wierzyć, uważają, że te
opowieści dziwnej treści, to sobie można między bajki włożyć, raczej sądzą, że Tullio po prostu robi na złość Stefani. Ukrywa te dzieci u siebie w domu albo gdzie indziej. I dlatego, że Stefania się zawzięła, nie chce do niego wrócić, no i po prostu on w taką ma tutaj formę zemsty. Też niestety, ja też nie lubię takich spraw, w których jest trochę luk, no ale musicie mi wybaczyć, nie miałam skąd tych informacji wygrzebać, chociaż bardzo się starałam, ponieważ też nie wiem na przykład, czy Stefania znała dokładny adres tego wynajętego domu, czy na przykład pojechała tam z kimś, żeby sprawdzić, czy te dzieci faktycznie tam są, czy są gdzieś ukryte, czy gdzieś wywiezione. No nie mam takich informacji. Myślę, że to byłoby dość oczywiste, gdyby ona wiedziała, gdzie jest ten dom, jaki, chociaż myślę, że taka mała miejscowość jak Santa Marinella i dom przy stacji kolejowej, to raczej nie trudno by było coś takiego nawet znaleźć bez posiadania dokładnego adresu. No więc wydaje mi się, że dość naturalne, że skoro wiedziała, że dzieci są u ojca, że dom jest w Santa Marinella przy stacji kolejowej, to być może próbowała tam pukać, może sprawdzała, czy te dzieci jego tam, ich tam są. Ale mówię, no takich informacji nie ma, to są tylko moje domysły. No i niestety mijają dni. Te dni później zamieniają się w miesiące, a po Lucianie, Armandinie i Laurze nie ma najmniejszego śladu. Tullio przez całe 13 miesięcy nie zdradza nic konkretnego na temat ich losu. Wreszcie w marcu 1995 roku, czyli po ponad roku, zeznaje, co zaszło. Cofnijmy się teraz do grudnia poprzedniego roku. Nawet jeszcze poprzedniego, bo 1993. Czyli wtedy, kiedy zabrał dzieci z domu Stefani. Tak więc 18, tak jak to było uzgodnione, Tullio pojechał do domu swoich teściów, żeby odebrać dzieci. Dzień później zabrał je do swoich rodziców, którzy mieszkali na przedmieściach Rzymu. 20 grudnia z kolei udał się w kierunku Grosseto w Toskanii, około 200 km od Rzymu. Z późniejszych ustaleń policji wynika, że nie miał żadnego konkretnego celu. Po prostu zarezerwował hotel w miejscowości Terni i był to bardzo krótki pobyt, raptem na jedną noc. Już następnego dnia, czyli 21 grudnia, nocował w pensjonacie w Santa Marinella, a 22 wprowadził się do tego domu, o którym wspominał żonie, również w Santa Marinella, gdzie miał spędzić z dziećmi święta Bożego Narodzenia. Wszystko to już oczywiście z powrotem w regionie Lazio. W dzień Wigilii z kolei, razem z dziećmi, pojechał znowu do swoich rodziców, ale bynajmniej nie po to, żeby spędzić wspólnie święta, czy odwiedzić ich, czy dać im prezenty na przykład gwiazdkowe, tylko dlatego, że potrzebował pieniędzy. Od dłuższego czasu nie miał żadnej pracy i w związku z tym już zaczynało mu poważnie brakować środków na życie. Zresztą tego samego dnia w Wigilię zadzwonił też do Stefani właśnie z żądaniem pieniędzy i ta rozmowa zakończyła się jak zawsze karczemną awanturą. 2 stycznia, jak już wspomniałam, Stefania rozmawiała jeszcze ze swoimi dziećmi przez telefon po raz ostatni. O tym, co działo się w Sylwestra i tuż po, Tullio opowiada bardzo enigmatycznie, a cała ta opowieść jest pełna luk i nieścisłości. Opowiada, że przed świętami skontaktowała się z nim pewna znajoma, która nazywa się Rosaria Greco, ponieważ bardzo potrzebowała pomocy i wsparcia. I dlatego on zaproponował jej, żeby zatrzymała się na czas świąt u niego w domu w Santa Marinella. Wiadomo, że z początkiem nowego roku Tullio był z kolei w Rzymie. I był tam na pewno sam, próbując sprzedać jakieś złote przedmioty. Wtedy też przytrafił mu się wypadek. Kiedy wracał po sfinalizowanej u złotnika transakcji, poczuł się źle za kierownicą, wpadł w poślizg i tak się składa, że uderzył tym samochodem akurat w mur posterunku karabinierów w dzielnicy Santa Severa. Cały czas w tym samochodzie był sam. Został wtedy przewieziony do szpitala w Civitavecchia.
I tam powiedział lekarzom, że źle się poczuł, ponieważ z rury wydechowej w aucie ulatniały się spaliny, które dostały się do wnętrza samochodu. I on tymi spalinami się zatruł, bo się ich za bardzo nawdychał. Został wtedy w szpitalu na obserwację, ale tylko na jedną noc i już następnego dnia wypuszczono go do domu bez zadawania dalszych pytań. To właśnie wtedy, jak opowiada karabinierom, po powrocie ze szpitala do Santa Marinella dokonał straszliwego odkrycia. Wszedł do domu i została go totalna cisza i pustka. Jego dzieci były martwe. Leżały obok siebie na łóżku, a po jego znajomej, którą przygarnął przed świętami do domu, po Rosarii Greco, wszelki ślad zaginął. Ona zresztą też miała się tymi dziećmi zająć pod jego nieobecność, kiedy pojechał do Rzymu spieniężyć te złote przedmioty. Najpierw pomyślał, że doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, ale zaraz potem zrozumiał, że mogło tutaj chodzić o zemstę. Ważna informacja. Rosaria Greco była związana z 'Ndranghetą. Wiecie, to jest ta kalabryjska mafia. I Tullio uważa, że z pewnością ktoś z tej mafii zemścił się na nim za to, że użyczył tej kobiecie dachu nad głową i że się nią zaopiekował w potrzebie. On sam oczywiście nie wie, nie ma pojęcia, gdzie Rosaria Greco mogła się podziać. To zeznanie, jak już wspomniałam, ma miejsce 24 marca 1995 roku, czyli rok i 3 miesiące po zaginięciu dzieci. Tuż przed tym zeznaniem Tullio po raz kolejny okropnie pokłócił się ze Stefanią. Ona znowu błagała go, zaklinała, żeby powiedział jej, gdzie są dzieci. Rozwścieczony mężczyzna po tej awanturze próbował wysadzić dom swoich teściów, używając do tego prymitywnej bomby własnej produkcji. Na szczęście nie udało mu się to i został zatrzymany. Właśnie z tego powodu, przez karabinierów. Już wcześniej Tullio był pod stałą obserwacją policji, ale, bo to też bardzo mnie nurtowało, dlaczego wcześniej go nie zatrzymali, dlaczego dopiero po roku, przecież to on był ostatnią osobą, która miała kontakt ze swoimi dziećmi, zaginionymi dziećmi. Ale podobno właśnie policja nie zatrzymywała go, mając nadzieję, że Tullio jakoś się zdradzi, że jakoś doprowadzi ich do miejsca pobytu zaginionych dzieci. No niestety tak się nie stało. Po zatrzymaniu Tullio, jak już wiecie, opowiada karabinierom, że Laura, Luciana i Armandino nie żyją. Był to wypadek albo morderstwo, którego dopuścili się mafiozi w związku z poszukiwaną przez nich Rosarią Greco. Tullio nie trzyma się jednak sztywno jednej wersji wydarzeń, tylko co jakiś czas wprowadza nowe elementy. Kiedy wrócił tamtego dnia z Rzymu, wtedy, kiedy próbował sprzedać te złote błyskotki, oczywiście, żeby zdobyć, jak mówi, pieniądze na zakupy, no to znalazł dzieci leżące na łóżku, otrute tlenkiem węgla. Paragon od złotnika dostarcza informacji, że Tullio był faktycznie w sklepie w Rzymie 4 stycznia, sprzedał wtedy złotnikowi złotą bransoletkę, złoty łańcuszek z medalikiem i małe dziecięce kolczyki z brylantami. Cena transakcji wynosiła 593 tysiące lirów, czyli obecnie byłoby to około 540 euro. Skąd Tullio wziął tę biżuterię, nie wiadomo. On próbuje też przekonać śledczych, że w Rzymie był 2 stycznia, a nie 4. Ale 2 była niedziela, więc nie mógłby wtedy nic sprzedać, no bo wszystkie sklepy były zamknięte. Poza tym data na paragonie też przecież nie kłamie. Tullio jest w ogóle oburzony sugestią śledczych, jakoby to on mógł być odpowiedzialny za zniknięcie, czy nawet później śmierć swoich dzieci. On im wykrzykuje, że przecież je kochał, że był tak ogromnie szczęśliwy, mogąc spędzać z nimi te święta. Wtedy znowu czuł, że są prawdziwą rodziną i naprawdę nie mógł pragnąć niczego więcej.
Poza tym Laura, jego najstarsza córka, była kropka w kropkę podobna do niego. Jak więc mógłby ją zabić? Pieniądze uzyskane ze sprzedaży biżuterii wydał tylko i wyłącznie na prezenty dla dzieci. Kupił im 100 zabawek, zwłaszcza dla najmłodszej, 3-letniej Luciany. Kiedy po swoim powrocie z Rzymu znalazł martwe dzieci, był zdruzgotany. Musiał sam pochować ich ciała. Po całym tym zeznaniu i po tych opowieściach, w których szczegóły nieco kuleją i się różnią od siebie, śledczy też oczywiście nie próżnują, nie zasypiają gruszek w popiele i próbują się dowiedzieć czegokolwiek o tajemniczej znajomej Tullia, rzeczonej Rosarii Greco. Jeden z jego sąsiadów z Santa Marinella zeznaje, że faktycznie w grudniu 93 i później w styczniu 94 w okolicach tego domu przy stacji kolejowej kręciła się jakaś niska kobieta o ciemnych włosach. Ten sąsiad nie jest jednak w stanie potwierdzić, czy gościła ona konkretnie w domu Tullia, czy u kogoś innego. A tymczasem Tullio opowiada karabinierom, że poznał Rosarię w salonie samochodowym należącym do niejakiego Luigiego Bonarrighi. To był pan też związany oczywiście z mafią, czy tam jeden nawet z jakichś pomniejszych bossów, czy szefów, nie wiem jakie są tam te stopnie, hierarchii. I został właśnie za jakąś tam zdradę zamordowany przez Ndranghetę. Tylko jak postawił stopę w rodzinnej Kalabrii, został usunięty. No i właśnie ta Rosaria znała tego Luigiego i uciekała też, miała z nim jakieś powiązania, więc też uciekała przed zemstą mafii i już kilkakrotnie wcześniej prosiła Tullia o pomoc. Wreszcie w święta postanowił przyjąć ją do swojego domu i nie tylko dlatego, żeby jej pomóc, żeby uratować jej życie tak naprawdę, ale również dlatego, że bardzo potrzebował pomocy przy dzieciach. Być może, spekuluje Tullio, to członkowie Ndranghety namierzyli Rosarię. Porwali ją, a nie chcąc zostawiać świadków, postanowili pozbyć się dzieci, coś tam kombinując przy piecyku gazowym, po to, żeby ulatniał się trujący gaz. A może to właśnie on był celem zemsty, bo oczywiście po pierwsze pomógł ściganej przez nich Rosarii, a po drugie też był znajomym przyjacielem tego zamordowanego przez nich Luigiego Bonarrighi, właściciela salonu samochodowego. Sęk w tym, że policja, która robi naprawdę wszystko, aby odnaleźć Rosarię Greco, udaje się nawet do Kalabrii w celu przepytania ludzi tam najbardziej zainteresowanych tam na miejscu, ale nie natrafia kompletnie na nic. Taka kobieta po prostu nigdy nie istniała. I to, czym karmi ich od miesięcy Tullio Brigida, można chyba włożyć między bajki. Według śledczych z dużą dozą prawdopodobieństwa to on sam pozbył się swoich dzieci. No, nie ma na to niestety w tym momencie żadnych dowodów. Na procesie w tej sprawie będzie zeznawać dwoje policjantów. I powiedzą oni, że w nocy z 4 na 5 stycznia patrolowali leśne okolice Cerveteri, około 40 km od Rzymu. I zauważyli wtedy coś, co ich dość mocno zaniepokoiło, a mianowicie dziecięcy brązowy bucik z ozdobną złotą sprzączką. I to, tak jak mówię, wywołało w nich nieprzyjemny dreszcz. To była taka noc bardzo ciemna, mroczna, bardzo mocno padało. No było tak, że ten deszcz i ogólnie cała atmosfera tej nocy powodowały wręcz zimne dreszcze na plecach. Ten bucik, na który się wtedy natknęli, był ledwo wilgotny, a oznaczało to, że musiał spaść z dziecięcej stopy bardzo niedługo przed ich przyjściem. Policjanci patrolowali wtedy teren wokół otoczonego płotem domu z ogrodem. I wtedy też, oprócz tego buta, który zwrócił ich uwagę, dopatrzyli się jeszcze jednego ciekawego szczegółu. A mianowicie siatka ogradzająca posiadłość była przecięta, a co więcej, były na niej ślady krwi. Na sali sądowej zostaje parze policjantów okazany ten dziecięcy bucik,
którzy rozpoznają oni jako właśnie ten znaleziony w nocy z 4 na 5 stycznia. Jeśli ten but należy do którejś z zaginionych dziewczynek, to oznacza, że Tullio prawdopodobnie kłamie. Utrzymywał on dotąd, że znalazł martwe dzieci po swoim powrocie z Rzymu. Według śledczych jednak nie było to prawdą. Dzieci były już wtedy od dawna martwe. I zaraz po ich zabiciu Tullio pojechał do Rzymu, aby zapewnić sobie alibi. Prawdopodobnie po odkręceniu gazu w domu, to jest taka pierwsza hipoteza, sam się tym gazem lekko podtruł, bo nikt nie wierzy w to, że taka osoba jak on, z taką osobowością, z takim charakterem, mogła chcieć zabić się razem z tymi dziećmi, to co to nie. Po drodze pochował ciała, a wracając z Rzymu, czyli jadąc do Rzymu pochował ciała, a wracając z Rzymu, tuż przed północą, zaczął się źle czuć. Być może z nadmiaru emocji, a może właśnie dlatego, że podtruł się tym gazem, kiedy swoje dzieci zabijał. Stracił wtedy panowanie nad autem i uderzył, tak właśnie się świetnie złożyło, jak już wspomniałam, w ścianę posterunku karabinierów. Czy w Cerveteri, kiedy ukrywał ciała swoich córek i syna, też był sam? Policjanci, którzy znaleźli ów bucik, zeznają, że tamtej nocy widzieli również samochód, a w środku były dwie osoby. Czy możliwe, że to był jednak Tullio wraz z tajemniczą Rosarią albo kimś innym? Według policji nie. Tullio od początku do końca działał sam i jest jedynym odpowiedzialnym za śmierć Laury, Luciany i Armandina. Jego motywem była chęć zemsty na żonie. Nie chciał oddać jej dzieci i po prostu je zabił. Być może był wtedy pod wpływem kokainy, która otumaniła mu zdolność racjonalnego, jasnego myślenia. Tullio oczywiście do niczego się nie przyznaje. Potwierdza tylko tyle, że pogrzebał ciała swoich dzieci. Opowiada, że po odkryciu ich śmierci został z nimi najpierw przez wiele godzin w domu w Santa Marinella. Wreszcie wieczorem zapakował ciała do auta i jeździł bez celu po całej okolicy. Był w szoku i nie wiedział kompletnie, co ma zrobić. Kiedy w Cerveteri odkrył posiadłość ogrodzoną płotem, uznał, że znalazł właściwe miejsce. Przeciął siatkę i na terenie ogrodu pochował swoje dzieci. 4 kwietnia 1995 roku policjanci przeszukują te tereny. Jest przy tym obecna Stefania, matka trojga zaginionych, oraz sam Tullio, który jest już w tym momencie oczywiście zatrzymany i obserwuje całą scenę niewzruszony, odpalając właściwie jednego papierosa od drugiego. Nie mija wiele czasu, kiedy trzy małe ciała zostają wydobyte z głębokiego, 2-metrowego dołu. Słychać wtedy tylko przeszywający krzyk matki. Stefania chyba po raz pierwszy w życiu zwraca się przeciwko mężowi, no nie licząc tego, że wreszcie postanowiła od niego odejść wcześniej. Rzuca się w stronę furgonetki, w której on siedzi, no bo jest zatrzymany. Rzuca w niego tam w ogóle czymś, telefonem chyba komórkowym, i krzyczy, że chce żyć tylko po to, żeby wykopać mu grób. Po około 2 miesiącach skomplikowanych analiz chemiczno-toksykologicznych tych pozostałych szczątków szkieletowych i mięśniowych wydobytych z ziemi, trzej eksperci kryminalistyczni ustalają, że troje dzieci Tullia Brigidy zmarło w wyniku wdychania oparów tlenku węgla, a piec w domu prawdopodobnie został przez kogoś specjalnie uszkodzony. Badania przeprowadzone w tym domu jednak tego nie potwierdzają. Piecyk działa bez zarzutu i nie ma według ekspertów raczej większej możliwości, aby mógł wydzielać się wcześniej z niego czad. Wersja śledczych kolejna jest więc taka, że trójka dzieci zmarła w samochodzie ojca. Tullio podłączył gumowy wąż do rury wydechowej silnika, powodując tym samym nasycenie powietrza w aucie tlenkiem węgla.
Sąd pierwszej instancji skazuje Tullia na dożywocie. W uzasadnieniu czytamy, że popełnił on morderstwo z premedytacją. Już w momencie odbierania dzieci od żony wiedział, że ich jej nie odda. Potem przez 13 miesięcy oszukiwał wszystkich: Stefanię, teściów, swoich rodziców, śledczych. Nawet kiedy ostatecznie przyznał, że dzieci nie żyją, dalej wprowadzał wszystkich w błąd i kierował śledztwo na fałszywe tory. Co więcej, twierdził też, że pochował ciała w Umbrii, a to spowodowało naprawdę długie tygodnie pracy ze strony policji. Kosztowało to, można sobie wyobrazić, ogromnie dużo pieniędzy i wysiłku. Zapytany na sali sądowej o to, dlaczego właściwie naraził policję na takie straty, odpowiada we właściwy sobie cyniczny sposób: lubiłem patrzeć, jak państwo robi wszystko, aby odnaleźć moje dzieci. Ojciec Tullia komentuje to wszystko bardzo twardo. Mój syn jest mordercą. Nie wiem, jak on jest w stanie z tym żyć, kiedy dzieci są martwe. To jest świętokradztwo. Powinien umrzeć w więzieniu. Tullio jednak nie umiera w więzieniu. Przez te wszystkie lata nikt nigdy go tam nie odwiedził, bo tutaj nie mam informacji o pozostałych procesach, ale domyślam się, że były i kolejne dwa też skończyły się wyrokiem dożywocia. Tak więc on cały czas w tym więzieniu przebywa. Jednak to, że jest tam sam, że nikt z rodziny się nim nie interesuje, wydawało się mu nie przeszkadzać, ponieważ za kratkami znalazł nową miłość, pedofila z Neapolu, skazanego na dożywocie za zgwałcenie i zamordowanie ośmiolatka. Zakochani poprosili dyrektora więzienia o możliwość współdzielenia jednej celi, a nawet zażyczyli sobie małżeńskiego łóżka, żeby mieć więcej intymności. Tullio również przez te wszystkie lata przebywania za kratkami nie wykazał nigdy żadnej skruchy czy żalu z powodu śmierci swoich dzieci. I to jest, moi drodzy, koniec tej okropnej historii. Z tego, co czytałam, to była ona bardzo, bardzo znana w tamtych czasach. W całym regionie właściwie wszyscy z zapartym tchem śledzili te informacje prasowe, najpierw o zaginięciu dzieci, a później niestety o odnalezieniu ich ciał, więc była to sprawa bardzo mocno, szeroko komentowana i zbulwersowała opinię publiczną. Dla mnie, powiem Wam szczerze, powodem, dla którego ja w ogóle tę sprawę wybrałam, było to, jak przeczytałam, że Stefania dała Tulliowi jeszcze jedną szansę po tym, jak została przez niego zaatakowana i ugodzona 13 razy nożem. Naprawdę, musimy to zrozumieć. To nie jest to, że została uderzona, spoliczkowana, nie wiem, szarpnięta za włosy. To są też rzeczy niedopuszczalne, ale bardziej bym zrozumiała, gdyby ktoś wybaczył coś takiego. Ale to było ewidentne usiłowanie zabójstwa. I jeszcze do tego kobieta była w ciąży. To jest tak, że rodzic w większości przypadków zawsze chroni swoje dziecko i po prostu rzuca się jak, nie wiem, lew, lwica, robi wszystko, żeby to dziecko od złych jakichś rzeczy ochronić, żeby nie dopuścić do złych rzeczy, które mogą mu się przytrafić. Natomiast tu facet rzuca się na nią z nożem, godzi ją tym nożem 13 razy, o mało nie zabijając jej i dziecka, a ona jest z nim dalej i jeszcze ma z nim kolejnych dwoje dzieci. No i później skończyło się to, jak się skończyło. Tutaj absolutnie, żebyście mnie dobrze zrozumieli, zresztą już trochę mnie znacie, ja nie obwiniam ofiary, broń Boże, nigdy w życiu, tylko po prostu to jest kolejna przestroga dla wszystkich, że jeśli ktoś wykazuje tego typu przemocowe zachowania, to naprawdę, naprawdę tej drugiej szansy nie warto dawać, bo szansa, że to ten człowiek się zmieni chociaż o kilka procent, jest praktycznie zerowa, jak dla mnie. No i jest to historia straszna. Troszeczkę informacji mi w niej brakowało, tak jak Wam powiedziałam. Brakowało mi też na przykład informacji, czy Stefania na przykład na sali sądowej rozpoznała ten bucik, bo było tylko, ja czerpałam też dużo informacji z książki,
Niestety akurat o tej sprawie było tam dosyć mało, no ale większość takich szczegółów wziąłem z tej książki. I w tej książce też nie było na ten temat słowa. Czy matka na przykład ten bucik rozpoznała, że faktycznie oni potwierdzili, że to był but jednej z dziewczynek. No bo to był but właśnie dziewczęcy. Ale podejrzewam, że tak, no bo to był chyba byłby zbyt duży zbieg okoliczności, że akurat w okolicy ukrycia ciała znaleziono bucik jakiejś innej dziewczynki, więc podejrzewam, że to było sprawdzone. Też pojawiały się takie informacje, że ta biżuteria, którą Tullio spieniężył, to właśnie była biżuteria należąca do jego dzieci, bo to były takie małe kolczyki dziecięce, to była jakaś mała, niewielka bransoletka, łańcuszek z medalikiem, ale też żadnego potwierdzenia tego nie znalazłam. I gdyby tak było, to naprawdę cynizm i okrucieństwo tego człowieka po prostu są nieludzkie. I jeszcze o czymś chyba miałam powiedzieć, kolejna jakaś informacja, która nie była do końca sprecyzowana. No na pewno uważam, że ta cała Rosaria Greco to jest jedna wielka ściema i takiej osoby nigdy nie było. I uważam, że oczywiście Tullio jak najbardziej jest jedynym odpowiedzialnym i zrobił to dlatego, że żona nie chciała do niego wrócić. Pewnie był to typ mężczyzny, który uważa kobietę za swoją własność i czuł zbyt duże, nie wiem, w swoim chorym mózgu upokorzenie z tego powodu, że został przez nią odstawiony na boczny tor, że zabrała mu dzieci, no więc największą zemstą, największym cierpieniem, bólem, jaki można zadać matce, jest po prostu odebranie jej dzieci. Nie wiem, czy pamiętacie sprawę sióstr Szep, czy Sznep, już nie pamiętam nazwiska, też jest na moim kanale, bo tam też mama była z Włoch, więc ta sprawa też tu była poruszana. To jest bardzo podobny motyw. Tam też ojciec na złość żonie no, uprowadził córki i ona do tej pory nie wie, co się z nimi stało, bo ciał nigdy nie znaleziono, a on sam popełnił samobójstwo. Tutaj niestety Tullio nie miał na tyle odwagi, żeby usunąć siebie z tego świata z korzyścią dla wszystkich. Jak już wiecie, skończyło się to tak, że jest szczęśliwy z nowym partnerem w więzieniu. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej strasznej historii. Mam nadzieję, że ciepło przyjmiecie nową serię i że Wam się spodoba. No i oczywiście słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Ciao!